pogonimy jeszcze trochę na noc tych krzyżaków. Dobra, to tutaj właściwie wszystko mamy. O, proszę. Mecklenburgia próbowała się wykaptować, ale... Angole im przeszkodzili. Gdzie jest wyłom w murach? Tu jest wyłom w murach? Kurde, nie można szturmować, no. Dobra. Tutaj też nie mogę szturmować. O, Kastylia się rzuciła na ich lamenty. Dobra, to ja chyba tutaj w ogóle nie mam czego szukać, bo ja tu nic nie mogę zrobić. Tutaj też nic nie mogę zrobić, to po prostu tylko trochę żołnierzy potracił. Jakby się samo zrobił. To znaczy, no, właściwie niczym nie ryzykuję, bo tam... A, możemy zobaczyć, jak tam Angole, czy tam się jakoś odbudowali mocniej. Może po sile ludzkiej. Anglia, 10 tysięcy żołnierzy, no niby mogą tutaj coś wysłać, ale wątpię. A ciekawe, czy nie będą zainteresowani. O, nie, nie będą. A jeszcze ich Kastylijczycy gnębią. To oni tutaj mnie nie zaatakują. W związku z czym można by było trochę rozstawić te wojska. Rycerze i piechota. I rycerze. Tutaj. Tak. O, tak, tak. A Wydowenden. Chociaż właściwie to odwrotnie. Wy tutaj. A wy tutaj. Dlaczego Kastylia tutaj idzie taką siłą? Niby kontroluje wszystkie te oblężenia. A nie, oni, no tak, idą do Rygi, to też bez sensu. Dobra, to zostawimy tutaj. Nie, no to w sumie to nie ma sensu nic tu zostawiać, tylko po prostu idziemy na implanty. I co? I tutaj jeszcze się troszkę podzielimy. Może po dwa pułki tu i dwa pułki na górę. I powinno być dobrze. Kurde, znowu mi coś z muzyka tutaj krzaczy. 15%. Oblężenie Memel. Palatynat. No, Palatynat się zrobił dość spory, ale oni akurat... Tak, Palatynat.
No to jest bardzo interesujące teraz. Zaraz, po sumie. Szukamy wielkiej armii Palatynatu, 15 tysięcy. Dobra, krótko mówiąc, bo ja chyba mogę... A to zaraz sobie zobaczymy, czy tutaj jest jeszcze też litewski oddział. Jest litewski oddział. Ja mogę tutaj iść. Mogę? Nie mogę. Muszę sobie załatwić przemarsz. No, przez Brandenburgię. A, przez Brandenburgię mam. Czyli na przykład tutaj. I Mungunce. Będzie dobrze. Bo Ansbach. Brunswick. Brunswick to chyba prędzej czy później będzie moim wasalem, więc. Ale to znowu nie. No tak, bo już mam, zaraz sobie to zobaczymy, tak, tutaj do nich mogę wejść, tu już nie. Dobra, no więc tutaj prośba o zgodę na przemarsz. Dobra. No to tutaj to właściwie pasowałoby zabrać te oddziały. Gdzie robimy zgrupowanie? I ile ja teraz tego mam? W ogóle. Chyba trzeba byłoby dwa zgrupowania, 20 tysięcy. No tak, Poznań. Dobra. To... do Kalisza. A wy to tak, wy lepiej przejdziecie, jak będziecie razem. Do Torunia. I wy też do Torunia. Tam sobie Litwini poradzą. Jakby nie ma problemu. Po prostu to, co chcę zrobić, no to jeżeli Palatynat jest selektorem, no to jakby no, najwyższy czas ich wycisnąć. Chociaż no i tak raczej nie ma szans, żebym, no tak, pojmuć kostalizację 132%, dziękuję. No ale zawsze trochę pieniędzy. No, mogą uwolnić dwa państwa. Aktualizacje, to badanie. Dobra, no tam i tak się dzieje. Dziać się będzie. Więc jest to dla mnie bardziej zyskowne. Chyba, że... nie. Zarządca Melnicy. O kurde. Dwa punkty stabilności. To mi się bynajmniej bardzo wcale nie podoba. Zarządca Melnicy to odpowiada za zmniejszanie inflacji. Czyli mając takiego gościa, mógłbym sobie, jeżeli dobrze pamiętam, to 0,2. Tak, a 0,02
2, czyli to będzie 0,08, no czyli prawie 10, procent budżetu, 8% budżetu, czyli 2 dukaty co miesiąc, czyli dodatkowe 24 dukaty. Wcale mi się nie uśmiecha teraz. Takie coś. No, mamy dużą tradycję kulturalną, tyle fajnie. Muszę przyznać, że każda z tych opcji jest nieco kijowa. Bo tutaj sobie, nawet jeżeli zastąpię go, powiedzmy, tym z technologii produkcji, no to znowu nie będę inwestował w produkcję. Dodatkowa gotówka się przyda. No inflacja, wszystko plus 3% droższe, to też jest mało efektywne. Dobra, wprowadzimy te cholerne reformy. Zobaczymy, jak tutaj będzie nas gość kosztował. Zobaczymy w ogóle, kogo jeszcze mamy. Nie no, tutaj tych pojedynczych to mnie nie interesuje. I on będzie kosztował 0,4 miesięcznie. A będzie przynosił do skarbca tamte dwa dukaty niecałe. No i tyle, że bezpośrednio do skarbca. No szybciej oszczędzimy na... A, no i będzie można kościoły wybudować, żeby koszt inflacji się zmienił. No i ten gość jest aktywny 19 lat, więc on i tak długo pojtnie. Dobra, ma to sens. Mniejszy, większy, ale jakiś ma. Tego z lądową muszę niedługo zmienić. I tak, pewnie na produkcji, bo lądową to bym musiał użyć tradycji wojskowej, a z nią jest biednie. Dobra. Zaraz tutaj się zastanowimy, jak zgrupować te wojska. Dobra. Tutaj na pewno będzie dobrze. Aha, tylko że... No ale dobra. To niech one się odbudują nawet. To tutaj dowódca jest niepotrzebny, tutaj jest potrzebny. Dobra, samogicja. Aha, tutaj idzie on. Ale nie, to tutaj, tutaj są w miarę kompletne jednostki. Trochę jest już problem u mnie z siłą ludzką. Ale tutaj muszę się odbudować, to jest pewne. No i dobra.
I dalej zobaczymy. Tak, na pewno tutaj muszę wybudować zbrojownię. Jak już mam za dużo kasy i urzędników jakiś, ponieważ będę później robił regimenty, więc się opłaca. I co? Aha, tutaj już właściwie przeglądałem. Dostęp do morza jest tylko kwestią czasu. Tutaj nic nie mogę. No dobra, no to co? To po prostu. Na razie kończę. Na razie, cześć.